takie warunki, jakie mają dzieci teraz do rozwoju, to tylko ja mogłem pozazdrościć. Ja zaczynałem na asfalcie, gdzie trampki chińskie ścierało się co 2 godziny. Szkoła życia prawdziwa, tak. Przewróciło się człowiek, otarł się, przetarł, krew trochę przeleciała. No, podejrzewam, że jakby dzieci z tego okresu teraz przerzucić w tamte czasy, no to po prostu jednego, dwóch nawet byśmy nie mieli na treningu. Szczerze powiem, że jak wracałem z Ekstraklasy, to w ogóle nie było w planach tutaj, że gdzieś tam będę tu kończył swoją przygodę z piłką. Plany były takie, że wrócę do Jeziora, do swojego macierzystego klubu, jednak zarządzanie tym klubem było tak fatalne, że bodajże 6 lat temu wszystko to upadło. Też miałem już parę lat i nie chciałem się ruszać. Był tu klub w okolicy, gdzie podjąłem w rękawice. Udało się fajnego coś tutaj stworzyć. Stawiam sobie cały czas wysoką poprzeczkę. Nawet od trenera czy od kolegów nie liczę na jakiekolwiek fory. Ja mam być gdzieś tym przykładem, który grał w Ekstraklasie i ja mam tym młodym chłopakom pokazać, jak trzeba pracować, jak ustawić głowę do tego wszystkiego, żeby coś osiągnąć. Jeżeli zdrowie podupadnie, to wiadomo, no nie będę mógł się już tak szybko poruszać, na pewno poruszać się w ogóle. I tylko to może być jedyny czynnik, który mnie gdzieś tam odwiedzie od uprawiania piłki. Po to się pracowało od wieku juniora, czy na początkach się urodziło do grupy seniorów, żeby te marzenia spełnić swoją grę w Ekstraklasie. Przeszedłem do Amiki, bo widziałem, że mam tam lepszą wizję gry. Tam była jak na te czasy potężna baza do rozwoju, pełno boisk, tak, do treningu. Fajnie klub zarządzany też, przygody w pucharach europejskich tam zaliczyłem, także myślę, że w dobrym kierunku naprawdę to poszło. Gra się po to tak, żeby zdobywać trofea. No, zdobyliśmy 3 razy. Pod rząd Puchar Polski, zdobyliśmy Super Puchar Polski. No nie udało nam się nigdy osiągnąć Mistrza Polski. Gdzieś tam się nad tym zastanawialiśmy. Doszliśmy szczególnie do wspólnego jednego wniosku, że gdzieś tam zabrakło może presji trybun. Bo już naprawdę nie wiem, gdzie szukać tej przyczyny. Jackiewicz w polu karnym, Sobociński, szansa! 1-0, Liga prowadzi z Wisłą. Ja nie pójdę tropem kolegów, na pewno dla mnie szatnie tajemnice zostają zawsze dla mnie i zawsze w drużynie. Jedynie mogę powiedzieć, co nas spotkało, jak wyjechaliśmy na mecz do Władykawkazu, na mecz z Ałanią. Wylądowaliśmy w Władykawkazie, tam zobaczyliśmy jeden murowany budynek, tu miało być lotnisko. Gdy wysiedliśmy z samolotu, gdzieś tam słychać było wybuch bomby. Jeden z obsługi powiedział, spokojna, tam Czeczenia, nic się nie dzieje, tam wojna, tu nic. Spaliśmy niby w najlepszym hotelu, gdzie na każdym piętrze oczywiście etażowa siedziała. Druga w nocy. Słyszymy pisk opon, tak? Szybko do okien, bo nas to obudziło, okno otwarte, było ciepło. Patrzymy, a tam Łada stoi, podjeżdża, no jak na te czasy wypasiona BMW, wychodzi duży, potężny kark, bierze gościa przez szybę, 2 uderzenia, BMW odjeżdża, gościu leży, tak? Także my byliśmy w totalnym szoku, co nas możesz spotkać jeszcze tam na boisku, tak? No ale mówię, pokazaliśmy klasę, wygraliśmy 3-0 w Władykawkazie. I zaczęło się, finał Pucharu Polski. My robiliśmy swoją robotę na 100% na boisku, nikt nie wiedział, o co tam chodzi. Po zachowaniu sędziego byliśmy w szoku, ale mówię, to odbywało się poza nami, także my nie byliśmy świadomi naprawdę tego wszystkiego. Trener Adam Dawałka ściągał mnie do Jagiellonii. Bardzo sobie cenię pracę tego szkoleniowca, bo to był człowiek przygotowany do każdych zajęć, perfekcjonista, profesjonalista w każdym calu. W zimę w Jagiellonii nie było tam, gdzie trenować, wiadomo, mrozy potężne, sztucznego boiska nie było, często jeździliśmy do Płocka. Zeszliśmy na śniadanie razem i postawione były naleśniki, tak? No, trener zasiadł, posmakował jednego zimny. Stop, przerwane śniadanie było, wszystkie talerze kazał zebrać, kucharce wszedł, my tam tylko słyszeliśmy z kuchni, nalesy muszą być gorące. Minęło 5 minut, kelnerka z uśmiechem na twarzy podała gorące naleśniki, tak? Także mówię, każdy szczegół, każdy detal było widać już w tamtym czasie, że jest u niego bardzo ważny. Tymczasem piłka w kierunku Jeleckiego, jeszcze nie koniec tej akcji, Wuk. Cotirowicz pozwala opuścić piłkę plac gry i będzie mi rzut rożny dla gospodarzy. Co było dalej? To był rzut rożny. Wybiegłem na pierwszy słupek, wspaniała centra Darka Jereckiego. Piłkę głową skierowałem do siatki, euforia Białymstoku. To była pierwsza bramka po powrocie Jagiellonii do Ekstraklasy. Nie zdążył chyba speaker przeczytać mojego nazwiska, kto był strzelcem bramki, gdy Polonia zaczęła akcję. My piłkę odzyskaliśmy i bodajże 2 minuty później moja asysta przeżył do Darka Jareckiego. Odwdzięczyłem mu się asystą i fajny strzał za pole karnego Darka Jareckiego na 2-1. Wygraliśmy ten mecz 2-1, na pewno wtedy no, cały Białystok oszalał. Były zmiany, przychodził trener Probierz, byłem też na rozmowie z trenerem. Chciał, żebym został też, tak? Sporo ludzi odchodziło, powiem szczerze też, że miałem trochę w rodzinie problemy i gdzieś ta moja głowa nie była tam, gdzie powinna być. Postanowiłem zmienić środowisko i przeszedłem do Śląska Wrocław.
Tam miałem kontrakt podpisany na 2 lata i no, po części może żałuję, bo no, mówię, nie byłem gotowy do gry. Tam niewiele też szans dostałem, ale zdaję sobie sprawę, że to było głównie przeze mnie, bo wiadomo, że w piłce dużo zależy od głowy i postanowiłem wrócić do macierzystego klubu do Jeziora. Podczas się żałuję na pewno tego ruchu, bo troszkę za nisko może zszedłem, ale ja jestem dumny z siebie, ze swojej pracy, jaką wykonałem i z tego, co osiągnąłem, także cieszyć się tylko zdrowiem teraz i wspominać fajne chwile spędzone gdzieś na tej najwyższej półce. Praktycznie każdy pyta o sekret. Na długowieczność żadnej tajemnicy tu nie podam, kto, że każdy będzie z niej korzystał i za chwilę będzie grał do 60 roku życia, bo tak się po prostu nie da. Czasami z trybun już słyszę, dziadek daj sobie spokój i tak dalej, ale ja myślę w inny sposób. Ja myślę, że jakby tego człowieka z trybun wsadził, żeby pobiegał tu 10 minut, to podejrzewam, że za chwilę by zmienił zdanie. Na pewno by docenił, że w tym wieku jeszcze tak się porusza człowiek.